Dzień dobry, cześć. Kiedy zastanawiam się, co czytać, jaką książkę wybrać, niekiedy zerkam na różne listy bestsellerów. Tam od dłuższego czasu czołowe miejsce zajmuje powieść Dilly Owens pod tytułem Gdzie śpiewają raki. Już w 2019 roku tytuł ten zdobył nagrodę Książki Roku Lubimy Czytać.pl. Do tej pory nie zdecydowałam się na lekturę książki, ale kiedy zerknęłam na program kina, zobaczyłam, że właśnie pojawiła się ekranizacja powieści. Jako, że najpierw czytam książki, a dopiero potem oglądam filmy, jakie nakręcono na ich podstawie, postanowiłam sięgnąć po powieść Gdzie śpiewają raki. Jej lektura zajęła mi zaledwie jeden wieczór. W 1969 roku dochodzi do morderstwa. Ciało młodego mężczyzny zostaje znalezione na mokradłach przez miejscowe dzieciaki. Chase Andrews był uważany za świetnego sportowca, a także miał opinię miejscowego łamacza damskich serc. Policja uznaje, że śmierć nie była wypadkiem, a doszło do morderstwa. Podejrzenia padają na kiję. Dziewczynie z bagien grozić może najwyższy wyrok – kara śmierci. Akcja powieści Gdzie śpiewają raki rozgrywa się w drugiej połowie XX wieku w Karolinie Północnej. Są to czasy trudne dla pewnej rodziny mieszkającej na mokradłach. Kilkuletnia dziewczynka Kia zostaje porzucona przez matkę. Kobieta pewnego dnia odchodzi, by nigdy nie wrócić. Dziecko zostaje z ojcem alkoholikiem. Człowiekiem, który krzywdził rodzinę w taki sposób, że wszyscy uciekli. Oprócz tej jednej, najsłabszej istoty. Mała Katrin Daniel Clark niewiele z tego rozumiała, ale szybko musiała nauczyć się trudnej sztuki przetrwania. Nie potrafiła liczyć, czytać, a opieka społeczna za bardzo się nią nie interesowała. Do szkoły poszła tylko raz, ale po tym jak została upokorzona, nigdy więcej się tam nie udała. Historię poznajemy przechodząc z jednej warstwy czasowej w drugą. Stopniowo odkrywamy, kim jest dziewczyna z bagien. Takie przezwisko przylgnęło do Kai, ponieważ żyła zupełnie sama na mokradłach. Odeszła mama, rodzeństwo, a na koniec ojciec. Tata Kai był weteranem wojennym. Po tym, jak został ranny, nigdy nie doszedł w pełni do siebie. Doświadczenia wojenne odcisnęły na nim piętno fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne. Choć już przed wojną pił, z czasem stał się alkoholikiem, który nie panował nad sobą w żaden sposób. Dziewczynka już jako 7-latka musiała wszystko robić sama. Jak sobie poradziło? Zanim przejdę dalej, chciałabym poprosić Cię o łapkę w górę, a także o subskrybowanie kanału. Dzięki temu otrzymasz powiadomienia o kolejnych filmach. Wróćmy do głównej bohaterki powieści, Gdzie śpiewają raki. Samotność, jakiej doświadcza Kia, jest trudna do wyobrażenia. Dziecko nie ma nikogo, komu mogłoby się wyżalić, kto mógłby ją przytulić. Zostaje tylko otaczająca je natura. Dziewczynka uczy się od niej, jak od najlepszego nauczyciela. Kiję zawodzą dorośli. Nie rozumie, dlaczego ją zostawili. Oglądamy wszystkie bolesne doświadczenia dziecka i widzimy, jak kojąco działa na dziewczynkę otaczająca ją przyroda i jak wiele z niej czerpie. Zamiast z ludźmi, Kii udaje się zaprzyjaźnić z mewami. Zamyka się w tym świecie przyrody jak w ciepłym i bezpiecznym kokonie. W zasadzie ma tylko kilka osób, z którymi się widuje, choć nie są to jej bliscy, a osoby z sąsiedztwa. Musi przecież jakoś się utrzymywać, dlatego sprzedaje małże, a w zamian za otrzymane pieniądze kupuje to, co jest jej potrzebne. Kilka osób otacza ją dyskretną opieką, ponieważ Kia, tak bardzo doświadczona przez życie, jest bardzo nieufna. Mimo, że bohaterka jest zamknięta w swoim świecie, poznaje chłopaka, w którym się zakocha. Tate, kto postanowił zatroszczyć się o Kiję, zaczął ją uczyć. Dziewczynka okazała się zdolną uczennicą i z czasem stała się znawczynią mokradeł, potem także pisarką. Dlaczego zatem zostaje oskarżona o morderstwo? Co łączyło ją z Chase'em? Kim dla niej był? Tego dowiemy się, śledząc tok wydarzeń. Przyglądamy się procesowi i odkrywamy, jakie dziewczyna mogła mieć motywy,
jak poprowadzą proces oskarżyciel i obrońca oraz jaki wyrok zapadnie. Delia Owens w powieści Gdzie śpiewają raki pokazuje nam, jak wyglądała prowincja w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku. Obraz nie jest zbyt kolorowy. Trudno mi powiedzieć, na ile realna jest ta historia, czy to możliwe, żeby przez lata nikt nie zajął się dzieckiem pozostawionym samemu sobie. Po drugie, czy taka siedmiolatka dałaby sobie radę? Jesteśmy jednak w stanie uwierzyć w tę historię w miarę, jak poznajemy bohaterkę. Książkę czyta się bardzo szybko, ponieważ otrzymujemy wątek kryminalny, a z drugiej strony odkrywamy przeszłość Key. Do tego dochodzi jeszcze opis samego procesu, więc trudno oderwać się od tej historii. Pisarka daje czytelnikom opowieść wzruszającą, mocno chwytającą za serce. Czytając ją, chcemy jak najszybciej dowiedzieć się, jaki zapadnie wyrok i trzymamy kciuki za Kiją. Dziewczynę, która znajduje się na marginesie społecznym, mimo że znalazła się tam nie ze swojej winy. Zastanawiamy się podczas lektury, czy taka młoda osoba ma szansę na sprawiedliwy proces? Owens pokazuje nierówności społeczne tamtych czasów. Widzimy gorsze traktowanie kolorowych, którzy mają na przykład wyznaczone ławki w sądzie. Kobiety nie są równe mężczyznom, nie wolno im wchodzić do niektórych miejsc. Mogą na przykład zabierać jedzenie na wynos z baru, ale nie pozwalano im wchodzić do środka. Książka Gdzie śpiewają raki to opowieść o dojrzewaniu Kai, dziewczyny niezwykle wrażliwej, która znalazła się w pięknym miejscu, choć życie boleśnie ją naznaczyło. Powieść Owens to także historia obyczajowa z wątkiem kryminalnym. Miłośnicy wielkich kłamstewek nie będą zawiedzeni, podobnie jak osoby, które cenią sobie powieści poruszające, pełne emocji. Ciekawa jestem, czy film oddał wszystkie te elementy, za które czytelnicy tak bardzo pokochali tę książkę. Dziękuję za uwagę. Jeśli szukasz książek z nieco podobnymi wątkami, zapraszam do obejrzenia recenzji powieści Niedaleko pada jabłko Lyon Moriarty, autorki Wielkich kłamstewek, a także opinii o książce 7 lat ciemności Yeong Yu Yeong. Trzymaj się, cześć!